Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 13. Kolejny sposób studiowania Biblii polega na tym, aby wziąć jedno słowo i postępować za nim. Jakiś czas temu zostałem cudownie pobłogosławiony, biorąc siedem błogosławieństw z Apokalipsy z księgi objawienia. Pomyślcie, gdyby Bóg nie życzył sobie, abyśmy zrozumieli księgę objawienia, nie zostawiłby jej nam. Wiele osób twierdzi, że księga ta jest tak mroczna i tajemnicza, że zwykli czytelnicy nie mogą jej zrozumieć. Ale zobaczcie, że jest to jedyna księga w Biblii, która mówi o tym, że diabeł jest przykuty łańcuchami. Można wysnuć wniosek, że ponieważ diabeł o tym wie, mówi do chrześcijan, nie ma sensu czytać tą księgę. Nie możesz zrozumieć tej księgi, to jest dla ciebie zbyt trudne. Faktem jest, że on nie chce, abyś wiedział i pamiętał o jego porażce. Ale ta księga jest wspaniała. Wystarczy spojrzeć na błogosławieństwa, które zawiera ta książka. Zobaczcie. Błogosławiony, który czyta i który słyszy słowa tego proroctwa i zachowuje te rzeczy, które w nim są zapisane, albowiem czas jest w zasięgu ręki. Inny fragment. Błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu. Kolejny fragment. Błogosławiony, który czuwa. Kolejny fragment. Błogosławieni, którzy są wezwani na małżeńską ucztę Baranka. Kolejnie. Błogosławiony i święty jest ten, kto wziął udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Na takich druga śmierć nie ma mocy. Ale są kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować przez tysiąc lat. I ponownie, błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. I wreszcie, błogosławieni, którzy wykonują jego przykazania, będą mieli prawo do drzewa życia, albo możesz wziąć osiem zwycięstw w Księdze objawienia i będziesz cudownie błogosławiony przez nich zabiorą cię prosto do tronu nieba, a ty przez nich będziesz wspinać się na ten tron. Albo bojaźń pańska, która opisana jest w Księdze Przysów. Bojaźń pańska jest początkiem mądrości, tak czytamy. Bojaźń pańska to nienawiść do zła. Bojaźń pańska przedłuża dni. W bojaźni pańskiej jest silne zaufanie. Bojaźń Pańska jest fontanną życia. Lepsze jest mieć niewiele żyjących w bojaźni Pana, niż posiąść wielkie skarby i kłopoty z nimi. Bojaźń Pańska jest wskazówką mądrości. Przez strach przed Panem ludzie odchodzą od zła. Zobacz, jak wiele można skorzystać ze studiowania jednej księgi, ze studiowania jednego słowa. Zachęcam Cię, czytaj Słowo Boże, ale jeszcze bardziej zachęcam, abyś je studiował, abyś je badał, abyś je badała. W ten sposób poznasz prawdziwego Boga, zobaczysz jak należy oddawać Mu cześć i jak powinniśmy żyć.